Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj powiem o tym, dlaczego strach to zło i jak się nie bać. Zapraszam. Strach to moim zdaniem jedna z najbardziej niebezpiecznych, zdradliwych emocji. Z mojego doświadczenia duszpasterskiego wynika, że ogromna ilość bardzo poważnych błędów, również bardzo poważnych grzechów, wynika właśnie ze strachu. Z tegoż samego doświadczenia powiedziałbym, że jest to ulubiona broń złego ducha. To znaczy, że nie da się inaczej jak strachem tak łatwo tak dobrych ludzi doprowadzić do tak poważnych upadków. Nie tylko pojedynczych grzechów, ale bardzo poważnych błędów, które napędzają do długofalowych, bardzo złych, bardzo niebezpiecznych działań, które szkodzą i duszy samego, nawet właśnie pobożnego człowieka, i duszom innych osób. Dlaczego tak uważam? Otóż podam kilka przykładów, kiedy strach, moim zdaniem, działa morderczo, zabójczo na duszę człowieka. Myślę, że temat jest szalenie aktualny w obliczu różnych współczesnych strachów i tych takich sprzed, powiedzmy, ostatniej wojny, to znaczy ostatniej aktualnej wojny, to znaczy te ostatnie nasze 2 lata straszenia nas kryzysem zdrowotnym, to odgrywa tutaj jak najbardziej pewną rolę. To jest również sytuacja, która wymaga zbadania właśnie pod kątem tego, jak działa strach na człowieka, jakie owoce może on przynieść. Ten specyficzny problem, to znaczy strach w odniesieniu do tego, co się działo w trakcie ostatnich 2 lat, o tym już mówiłem w materiale Katolicy w czasach terroru. A więc teraz bardziej do współczesnej sytuacji, a raczej można powiedzieć bardziej ogólnie. Kilka przykładów. Na przykład człowiek może bać się tego, co inni o nim pomyślą. Strach jako emocja jest skonstruowana do tego, żeby pomóc nam uciec lub pokonać bezpośrednie fizyczne zagrożenie. A więc w tego rodzaju sytuacji, na przykład właśnie strach przed upokorzeniem, wtedy ten strach zwykle nie pomaga, bo tu nie o to chodzi, żeby napompować naszą sprawność fizyczną, co strach przeważnie robi, co tak standardowo działa, ale o to, żeby się racjonalnie, stosownie do sytuacji zachować. To znaczy, kiedy boimy się, że zostaniemy w jakiś sposób wyśmiani, to wtedy raczej nasz intelekt powinien być napompowany, to znaczy powinien dostać wsparcie po to, żebyśmy znaleźli rozwiązanie adekwatne do sytuacji, zupełnie zależnie od tego, kto tutaj będzie się z nas ewentualnie śmiał. To znaczy czasami trzeba się wystawić na pośmiewisko i to właśnie intelekt powinien rozpoznać, czy w tej sytuacji, jak się w tej sytuacji zachować, czy faktycznie to, że ktoś nas wyśmieje, będzie w tej sytuacji największym złem, jakie może nas spotkać. No właśnie, rozum powinien w tej sytuacji zadziałać. Jak to może wyglądać? No boimy się, że ktoś w jakiś sposób będzie się z nas śmiał. Jak to na nas działa? Paraliżująco. To działa tak, że trudniej jest się zastanowić, trudniej jest swobodnie pomyśleć, co zrobić, jak się w tej sytuacji zachować. Może ten strach na nas wpłynąć bardzo mocno, tak, że zachowamy się w sposób bardzo nieadekwatny. Na przykład zachowamy się tak, jak ci ludzie od nas oczekują, albo jak my myślimy, że oni od nas oczekują, a nie tak, jak nawet sami byśmy chcieli. Po zastanowieniu się stwierdzilibyśmy, że trzeba zachować się w ten sposób i będzie to zupełnie inne niż to zachowanie, którego się dopuściliśmy. Przykład taki, który mam bardzo świeżo w pamięci z mojego osobistego życia, to są obozy młodzieżowe na początku mojej drogi seminaryjnej. Jako opiekun byłem pierwszy raz na obozie wakacyjnym już przed seminarium i co ciekawe, wtedy tak bardzo nie zależało mi na tym, co inni pomyślą o tym, jak tą grupę, którą wtedy dostałem do prowadzenia, będę prowadził, i ten obóz wspominam jako bardzo udany. Natomiast we wczesnych latach seminaryjnych pamiętam, że
jakoś odegrało to ogromną rolę w moim postrzeganiu rzeczywistości. Jak to wtedy inni pomyślą o tej mojej pracy wychowawczej? Czy przypadkiem ktoś nie pomyśli, że sobie nie radzę? Jest to również przykład innej typowej sytuacji, to znaczy szczególnie często właśnie osoby, które są nowe w jakiejś sytuacji, czują ten strach, że ktoś może ich ocenić niewłaściwie. Bardzo często młode osoby dorosłe są szczególnie ostre wobec dzieci czy młodzieży właśnie po to, żeby inni dorośli nie pomyśleli przypadkiem, że oni sobie nie radzą. To jest dosyć częste zjawisko, nie całkiem powszechne, natomiast dosyć jednak częste. I pamiętam, że wtedy to potrafiło wpłynąć na moje zachowanie wobec dzieci na tym obozie. Właśnie ten strach, a czy przypadkiem ktoś nie pomyśli, że sobie w jakiś sposób nie radzę. Czy to jest stosowne zachowanie? Nie. To nie jest racjonalne zachowanie. Rozumny człowiek powinien szukać rozwiązań, które będą dobre w konkretnej sytuacji. Jeśli chodzi o taki obóz wakacyjny, pracę wychowawczą, musimy się zastanowić, co będzie faktycznie wychowawcze, co będzie dobre, rozwojowe dla tych dzieci, a nie jest najważniejsze, czy ktoś pomyśli sobie o mnie to lub tamto. I ten strach, jeśli on tak wpłynie na człowieka, on może nawet sprawić, bardzo często sprawia, że człowiek też niewłaściwie odbiera intencje tych innych osób, które go obserwują. Tak jest bardzo często w przypadku właśnie tego strachu ludzkiego, tego strachu przed ludźmi w tym sensie, co inni sobie pomyślą. Bardzo często człowiek źle interpretuje to, co inni sobie pomyślą, źle to przewiduje, co inni sobie pomyślą. No właśnie dlatego, że strach, jeśli ulegnie temu strachowi, no to strach nie sprawia, że człowiek lepiej myśli. Strach sprawia, że człowiek lepiej biega lub ewentualnie lepiej walczy, ale nie lepiej myśli. Oczywiście lepiej walczy w pewnym konkretnym znaczeniu tego słowa, to znaczy z racji, że to pompuje adrenalinę, no to może sprawić, że te mięśnie funkcjonują lepiej. Zbyt dużo strachu też nie sprzyja oczywiście walce. Może sprawić, że człowiek nie ucieknie wtedy, kiedy nie powinien. Ale nie wchodzimy jakby w kontekst walki, dezercji, w kontekście strachu. To faktycznie może być też aspekt tego zagadnienia. Nas interesują, powiedzmy, te bardziej codzienne zagadnienia, które dotyczą każdego człowieka. I ten strach, co inni sobie pomyślą, jest moim zdaniem takim doświadczeniem bardzo powszechnym. I jest to rzecz, która może skłonić człowieka do zachowań bardzo niewłaściwych, do zachowań, które będą ostatecznie szkodliwe. Inny przykład. Człowiek boi się, a na przykład przyjdzie jakaś klęska, o na przykład zwolnią mnie z pracy. Gdy człowiek boi się tego, na przykład o boję się teraz, co szef o mnie pomyśli, gdy człowieka opanowuje strach w takiej sytuacji, czy wtedy będzie w stanie się dobrze zachować wobec swojego przełożonego, który ten strach w nim wzbudza, bo na przykład właśnie myśli, że przełożony źle o nim myśli, że jakaś sytuacja jest napięta i właśnie pojawia się ten strach. Czy on mu pomoże w spokojnym, w racjonalnym, w adekwatnym zachowaniu się wobec swojego przełożonego? No absolutnie nie. Ten strach z racji, że on pompuje adrenalinę, on raczej doprowadzi do zachowań gwałtownych w tą czy w inną stronę. To mogą być gwałtowne w sensie jakieś gniewne reakcje, albo gwałtowne w sensie jakiejś ucieczki, jakiejś przesadnej uległości. To może być i jedno, i drugie. Ale strach nie pomoże człowiekowi w wyborze tej właściwej drogi, bo nie pomaga w racjonalnej, rozumowej ocenie rzeczywistości. Również strach przed takimi zupełnie wielkimi, kosmicznymi w cudzysłowie, katastrofami może być paraliżujący. Na przykład, gdy czytamy dużo informacji, przewidywań, wróżb, po części wróżb, tak w cudzysłowie, o tym, co się nie wydarzy. Właśnie tutaj wielki kryzys zdrowotny, tutaj kryzys atomowy, wojna atomowa. Gdy człowiek zalewa się takimi informacjami, one napędzają strach. I ten strach, czy on pomoże w rozsądnym zachowaniu, czy on sprawi, że człowiek dobrze oceni swoją sytuację, dobrze oceni, co należy w mojej konkretnej sytuacji, w tej sytuacji światowej zrobić? No nie.
On nie pomoże. On popchnie od razu do jakiegoś szybkiego działania. Może to być szybkie działanie w sensie, no to będę dalej śledził w internecie, co tam jest napisane. Tracił czas. Czytał 8 razy, 10 razy mniej więcej te same doniesienia, tylko na różnych stronach internetowych, żeby zobaczyć, co się dzieje, żeby dokładnie wiedzieć. Czy to pomoże? Nie. Obowiązki stanu bardzo łatwo w takiej sytuacji zostają zaniedbane. Rzeczy najważniejsze, kluczowe zostają w tej sytuacji zaniedbane. Ten niespokojny duch nie będzie potrafił spełnić swoich obowiązków, zająć się swoimi najbliższymi, nie będzie potrafił dać siłę, jeśli na przykład to jest ojciec rodziny, całej rodzinie, żeby ona była zabezpieczona w miarę możliwości na przyszłość, żeby czuła się bezpiecznie, żeby czuła się zaopiekowana. Taki człowiek, który ulega takiemu strachowi, właśnie będzie napędzał ten strach w sobie jeszcze bardziej, będzie ten strach rozlewał również na zewnątrz i nie skłaniał do spokojnego, racjonalnego przygotowania się w miarę swoich możliwości do tych sytuacji, które powiedzmy racjonalnie rzecz biorąc mogą nadejść. Na strachu budują również zabobony, dlatego osoby niewierzące często myląc wiarę z zabobonami kojarzą wiarę z jakimś rodzajem strachu. Zabobony bardzo często bazują faktycznie na strachu. Muszę, taki klasyczny zabobon, nietypowo religijny, czarny kot przebiega drogę, no i człowiek już, jeśli jest zabobonny, boi się. Jest to absolutnie nieracjonalny strach. No właśnie, strach przeważnie jest nieracjonalny. Może się zdarzyć ten bardzo racjonalny strach, to znaczy w sytuacji, gdy wyskakuje na mnie człowiek uzbrojony w maczetę, to jest miejsce na strach i ten strach, wtedy słusznie jest potrzebna ta adrenalina do tego, żeby zareagować szybko i mocno w ten czy w inny sposób, czyli walka lub ucieczka. To jest to, do czego strach ma człowieka skłonić, zależnie od sytuacji, jedno albo drugie jest bardziej roztropne, bardziej właściwe. Natomiast w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze złożonym, trudnym problemem, strach jest nie na miejscu. No i ten czarny kot, czyli zabobon, tutaj w ogóle strach jest nie na miejscu, jest to jakieś zupełnie nieracjonalne przekonanie, jakiś błąd, który powoduje taki strach. Mogą być również zabobony wyrosłe na polu takim typowo religijnym, na gruncie typowo religijnym. Na przykład człowiek jest przekonany, że muszę zrobić coś w konkretny właśnie sposób, w konkretnej kolejności, bo jak nie, to na pewno mi się nie poszczęści. Albo muszę mieć jakiś konkretny przedmiot na konkretną sytuację, bo jak nie, no to wtedy na pewno właśnie jakiś tam zły duch nade mną zapanuje. Muszę mieć jakąś konkretną świecę, gdy nadejdą takie i takie trudności, bo właśnie jak będzie ta świeca za mała, za cienka, z niewłaściwego wosku, no to wtedy już będzie jakiś koniec świata w moim osobistym kontekście, to znaczy coś bardzo złego się wydarzy. Tak działają zabobony. Czyli jest to jakiś rodzaj strachu wzbudzonego tym, że muszę coś mieć, że nadchodzi jakieś bardzo niebezpieczne, jakieś wielkie zagrożenie, a ja muszę coś mieć, żeby sobie z tym poradzić. Nie ma to nic wspólnego z wiarą. Oczywiście Pan nasz Jezus Chrystus nigdzie nas nie zobowiązuje, że mamy coś mieć i mamy się przygotować na jakieś nadchodzące niebezpieczeństwa. Mamy się przygotować, czy zawsze być gotowymi na wszelkie niebezpieczeństwa w ten sposób, że jesteśmy z Nim zjednoczeni i wtedy żadne zagrożenie nie jest nam straszne ani ze strony ludzi, ani ze strony złego ducha, ani ze strony katastrof naturalnych, ani z żadnej w ogóle strony. Ale do tego jeszcze sobie wrócimy na końcu tego materiału. A teraz przejdziemy przez cały szereg takich rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę po to, żeby się nie bać, żeby strach pokonać. I zaczniemy najpierw od takich, powiedzmy, typowo naturalnych rzeczy, które należy zrobić. Pierwszy punkt to jest, uwaga, uwaga, zdrowy sceptycyzm. O, uwaga, jak to ksiądz mówi o tym, że trzeba być sceptykiem? Oczywiście, że jest pewien zdrowy sceptycyzm, który wynika po prostu z rozumności. Na czym polega zdrowy sceptycyzm? Ano na tym, że nie wierzymy we wszystko, co usłyszymy. Nie przyjmujemy informacji tylko dlatego, że ona nam się wydaje prawdziwa, tylko dlatego, że ona już pasuje do naszego światopoglądu. Jest to bardzo niebezpieczne. To znaczy, gdy jesteśmy przekonani, że coś jest zagrożeniem,
to jesteśmy skłonni od razu łykać wszelką informację, która pasuje do tego naszego światopoglądu, do naszej wizji pewnego zagrożenia. Bardzo trzeba na to uważać i sprawdzać wszystkie informacje, a przede wszystkim spokojnie do pojedynczych informacji podchodzić. To znaczy nie pozwolić się wytrącić z równowagi jakiejś jednej informacji, że coś tam będzie się działo, ktoś nadchodzi, coś tutaj już się wydarzy. Zawsze spokojnie, w miarę naszych możliwości sprawdzajmy informacje. To jest sceptycyzm, który wynika jednocześnie z wiary w możliwość naszego dotarcia do prawdy. To znaczy taki sceptycyzm zakłada, że ja wierzę, że mogę te fakty zweryfikować, że mogę sprawdzić te informacje, zweryfikować, że ja mogę to sprawdzić, że moje poznanie jest coś warte, bo ja mogę weryfikować to poznanie, a więc weryfikuję również przez moje poznanie, a więc jest to wyraz jak najbardziej przekonania o wartości naszego poznania, w przeciwieństwie do tego niewłaściwego sceptycyzmu, który zakłada, że moje poznanie nic nie jest warte, a układam moje życie i tak według niego, bo nic innego nie mam, ale w sumie to nic nie jest warte. Taki sceptycyzm jest dzisiaj, powiedzmy, filozoficznie dosyć modny. Jest on, o czym już wielokrotnie mówiłem, moim zdaniem prostą drogą do śmierci rozumu. Bo jeśli z góry wychodzę z założenia, że moje poznanie to raczej nic nie jest warte, najprawdopodobniej nic nie jest warte, no to wtedy wszystkie tezy naukowe, wszystkie sposoby weryfikacji również nasz informacji, one wszystkie nie mają znaczenia, bo nasze poznanie i tak nic warte nie jest. Taki sceptycyzm jest sprzeczny z objawieniem i jest sprzeczny również ze zdrowym rozsądkiem. Bo to zdrowy rozsądek sprawia, że układamy nasze życie zgodnie z tą wyższą władzą poznawczą, z rozumowym poznaniem rzeczywistości. Człowiek poznaje, że tym światem rządzą pewne prawa, że rządzi nim prawo grawitacji i zdrowy rozsądek podpowiada, że trzeba się pod to prawo poddać. Gdy człowiek twierdzi, no ja nie wiem, czy prawo grawitacji obowiązuje, ale jednak się pod nie poddaje, ten człowiek postępuje nieracjonalnie przeciwko zdrowemu rozsądkowi. I w tym sensie ten fałszywy sceptycyzm, z gruntu niewiara w moc poznawczą naszego rozumu, jest również przeciwko zdrowemu rozsądkowi i każdy człowiek, który to głosi, a jednocześnie układa swoje życie według swojego rozumu, dopuszcza się tutaj pewnego paradoksu, pewnej sprzeczności pomiędzy głoszonymi poglądami a życiem praktycznym, bo jednak cały czas wychodzi z założenia, że prawo grawitacji obowiązuje, ale jednocześnie twierdzi, że nasz rozum nie może sformułować żadnej tezy, która byłaby jako tako pewna, wystarczająco pewna nawet, żeby sformułować ogólną tezę. Zboczyłem tutaj trochę z tematu. Odsyłam do mojego materiału, w którym podsumowałem rozmowę z panem Fiałkowskim, dlaczego ksiądz się śmieje, a pan Fiałkowski wciąż nie wierzy. Tam o tym mówiłem. My wracamy do tego zdroworozsądkowego sceptycyzmu, który sprawia, że człowiek nie wierzy od razu we wszystko, co usłyszy, nawet jeśli mu to pasuje, nawet jeśli się to zgadza z naszymi już ukształtowanymi poglądami, tylko na spokojnie czeka, bada, sprawdza w miarę swoich możliwości stosownie do swojego stanu i swoich możliwości. A więc zdrowy sceptycyzm jak najbardziej pomaga w ochronie przed strachem. Druga rzecz to jest kontrolowanie własnych emocji. Mamy ścisły obowiązek, żeby kierować się w życiu naszym rozumem. Według świętego Tomasza ten jest wolny, kto kieruje się, kto żyje zgodnie ze swoją naturą. Nasza natura jest rozumna, bo jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, dlatego musimy kierować się rozumem, a nie emocjami, które dzielimy razem ze zwierzętami. Strach jest właśnie taką emocją, którą dzielimy razem ze zwierzętami i ona nie powinna nad nami panować, nie powinna naszego życia dominować. To rozum powinien panować nad strachem. Dlatego potrzebujemy kontroli, potrzebujemy weryfikacji naszych emocji i to jest ten drugi punkt. Kontrola, weryfikacja emocji, świadomość tych emocji. A więc gdy ten strach nad nami zaczyna panować, musimy koniecznie włączyć nasz rozum
i uświadomić sobie, strach przejmuje nade mną kontrolę. To strach mnie popycha do tego, żeby powiedzieć w ten i w ten sposób. To strach mnie teraz napędza. Uwaga! Pierwszym krokiem jest właśnie to. Uwaga! To strach przejmuje teraz nade mną kontrolę. To on popycha mnie do tego, żeby trzecią godzinę siedzieć przed komputerem i szukać jakichś informacji, z których i tak już wszystkie w międzyczasie przeczytałem. To strach mnie teraz popycha do tego, żeby zachowywać się w ten i w ten sposób. To strach może mnie teraz popchnąć do tego, żeby odpowiedzieć w ten i w ten sposób. Samo świadomość. I tutaj jak ktoś ma zamiar oskarżać mnie, że znowu się ksiądz bawi w psychologa, a to jest stricte tomistyczne. To jest tak bardzo tomistyczne, że już chyba bardziej się nie da. Właśnie bezpośrednio powiązane z definicją wolności u świętego Tomasza. Możliwość podążania za swoją naturą. Rozumna natura wymaga zapanowania nad emocjami. Aby nad nimi zapanować, trzeba być ich świadomym. I tego się uczmy. Uczmy się rozpoznawać, kiedy, jaka emocja nad nami panuje, jak najszybciej ją nazywać. To jest ta słynna zasada, gdy pozna się imię demona, zyskuje się nad nim władzę. To samo dotyczy naszych emocji, co jest dosyć ciekawe. Gdy rozpoznamy tą emocję, gdy ją nazwiemy, to już jest pierwszy krok do tego, żeby nad tą emocją zapanować. A więc rozpoznanie emocji i później jak najbardziej w modlitwie omawianie z Panem Jezusem tych emocji. Panie Jezu, to i to mnie przeraża. Panie Jezu, z tym nie potrafię sobie poradzić. To jest jak najbardziej słuszny sposób do przepracowania emocji, polecenie ich najwyższemu. A więc pierwszy punkt, zdrowy sceptycyzm, który nie pozwala nam przyjmować od tak po prostu jakichś informacji tylko dlatego, że wydają nam się prawdopodobne. Druga rzecz, świadomość emocji, które się w nas pojawiają i Trzeci punkt, moim zdaniem absolutnie najważniejszy, kluczowy, szczytowy, czyli mocny fundament, czyli serce, które zjednoczone jest ze swoim Stwórcą. Dlaczego to jest tak istotne? Ano dlatego, że człowiek, który jest zjednoczony ze swoim Stwórcą, który wie, że to jest mój cel, że tego celu nikt mi nie odbierze, że tego celu nikt nie jest w stanie mi odebrać. Chociażby cały świat przeciwko mnie się obrócił, chociażby wszyscy mnie opuścili, to ja wciąż mam nadzieję na to, że osiągnę to zbawienie wieczne, jeśli tylko sam tego celu nie porzucę. Ten mocny fundament sprawia, że człowiek w każdej sytuacji życiowej może zachować spokój. Ma podstawę intelektualną do tego, żeby zachować spokój. Człowiek, który wierzy w to, że ten nieskończony byt, który powołał nas do wiecznego życia z sobą samym, że On chce się z nami zjednoczyć i że tylko nasza wola może nas oddzielić od Niego. Tylko my, gdy świadomie i dobrowolnie popełniamy grzech ciężki, oddzielamy się od Niego, gdy wiemy, że nic nie może nas od Niego oddzielić. Żadna wojna, żadne prześladowanie, żadna choroba, nic nie może nas od Niego oddzielić. Taki człowiek, który naprawdę do tego celu ostatecznego dąży, on ma szansę, ma podstawy intelektualne do tego, żeby zachować spokój w każdej sytuacji. To jest ta wielka tajemnica radości, spokoju tych pierwszych chrześcijańskich męczenników, którzy potrafili iść z uśmiechem, z pieśnią na ustach na śmierć. I to jest ten szczyt spokoju, radości, szczyt panowania nad strachem, dostępny dla tych, którzy poznali prawdę, jeśli chodzi o pochodzenie człowieka i cel człowieka i drogę, która do niego prowadzi, czyli Pan nasz Jezus Chrystus, który pokazuje nam, jak cały czas jest blisko nas, jak jest nieustannie w duszy każdego sprawiedliwego, każdego, kto jest z Nim zjednoczony przez łaskę uświęcającą. To jest tajemnica ostatecznego pokonania strachu. I teraz to jest coś wyjątkowego, coś wspaniałego, coś pięknego i koniecznie musimy, my katolicy, koniecznie musimy wciąż na nowo sobie o tym przypominać i naprawdę tak żyć. Nie pozwolić na to, żeby ten świat zalewał nas emocjami i w ten sposób nad nami panował, dominował nasze życie, wyznaczał, jak my mamy działać poprzez ten wpływ na nasze emocje. To my mamy panować nad tym światem poprzez nasz rozum. Nasz rozum powinien emocje w nas układać tak, żeby one służyły rozumowi, a nie nad nim panowały.
O to prośmy też w modlitwie, żebyśmy to potrafili, bo to wymaga pewnej pracy, to wymaga opanowania i do tego mogą pomóc właśnie te trzy kroki, o których przed chwilą powiedziałem, czyli najpierw pewien sceptycyzm w przyjmowaniu informacji, przede wszystkim z mediów. Dwa, świadomość, rozpoznawanie naszych emocji po to, żeby poddać je pod nasz rozum. I trzy, przede wszystkim, najważniejszy punkt, zjednoczenie z Panem naszym Jezusem Chrystusem, patrzenie, wpatrywanie się w Niego, w nasz cel ostateczny po to, żeby rozpoznawać, jak bardzo drobne i marne w ostatecznym rozrachunku są przedmioty tego świata. Nie doprowadzi to nigdy do ich zaniedbania. Właśnie dzięki temu, że tak je ocenimy, będziemy ponad nimi, jak generał stojący na wzgórzu, widzący ruchy armii, wtedy będziemy potrafili podejmować racjonalne decyzje, wtedy najlepiej się przysłużymy rzeczom tego świata, gdy będziemy tym, do czego zostaliśmy powołani, gdy będziemy namiestnikami tego stworzenia, panującymi nad tym stworzeniem, a nie dającymi się jemu zdominować. To jest również tajemnica prawdziwej wolności. Odsyłam tutaj do wykładu z 13. Konferencji Edukacji Klasycznej Wolność, kto nam ją odbiera. Podlinkuję ten materiał również w opisie tego filmu. Tam w dłuższym wywodzie wyjaśniam to, co tutaj przedstawię w dwóch zdaniach. Prawdziwa wolność to jest wolność tych męczenników, którzy mają odwagę powiedzieć, że Bóg jest jeden i nie ma innego. Mają prawo powiedzieć to przeciwko całemu światu. Mają odwagę powiedzieć to pomimo tego, że ten świat ich za to zabije. To jest prawdziwa wolność. Wolność od trosk tego świata, wolność od strachu przed tym światem, wolność od jakiegokolwiek strachu. Prawdziwa wolność, która jest możliwością podążenia za swoim rozumem, za rozumem, który rozpoznał prawdę. I do takiej wolności pragniemy dążyć. Do wolności życia zgodnie z naszą naturą, czyli wolności do tego, żeby podążać za naszym rozumem, żeby rozumnie nasze życie układać, żeby rozumem prawdę poznawać, żeby rozumem poznać nasz cel ostateczny Boga i drogę do Niego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. To daje człowiekowi siłę i panowanie. Panowanie nad emocjami, nad tym światem. I to sprawia, że człowiek jest wolnym i silnym człowiekiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.